jedzie. Warto było czekać, panie, jeszcze umyty i piękny, i wiesz, że jest. I jedziemy na plan. Frotka ledwo nadąża. No bo ten DS to ma... No, tam jest sporo. Cześć, z tej strony Automarian, witam cię na moim kanale. Spodziewaliście się pewnie zobaczyć mnie tutaj, w moim mikrostudio montażowym. No ja, szczerze mówiąc, też się tego nie spodziewałem. Stało się tak dlatego, że wówczas, kiedy nagrywałem materiał o DS5, byłem na wyjeździe, w Głównie. Bardzo urokliwa miejscowość, jest tam nawet największy tor do wakeboardu w Polsce. Ale mniejsza o tym. Na planie awarii uległ mój mikrofon. Przez co materiał praktycznie był do wyrzucenia ze względu na kiepskiej jakości dźwięk. Nie wiem, czy słyszeliście to charakterystyczne piszczenie na początku. Nie dało się z tym nic zrobić w programie, postanowiłem więc wykorzystać to, co udało mi się nakręcić oraz energię, którą włożyłem i zrobić to nieco inaczej. Nieco inaczej dla moich stałych widzów oczywiście, to znaczy nie będzie Automariana cały czas przed kamerą, tylko będzie nawijał coś tam za kamery. Jedziemy z tematem. Kiedy patrzę sobie na to auto, aż trudno mi uwierzyć, że minęło aż 10 lat od momentu jego premiery, bo właśnie w 2011 roku po raz pierwszy ujrzał światło dzienne. Produkcja ruszyła pod koniec tego samego roku, natomiast w Polsce był dostępny od roku 2012. Po 4 latach produkcji auto przeszło gruntowny facelifting. Gruntowny, ponieważ samochód przestał być już Citroenem DS, a pozostał DS5, ponieważ w tym samym roku koncern wydzielił DS jako osobną markę, coś na kształt tego, co zrobiła Toyota z Lexusem, Honda z Acurą czy Nissan z Infiniti. Japończykom, jak się okazało po latach, świetnie się to udało, no Francuzom tak nie do końca. Chociaż no wiadomo, trzeba być cierpliwym, nie od razu ma się milion subskrybentów na YouTube i nie od razu sprzedaje się miliony aut w segmencie premium, nie będąc de facto marką premium. DS, czyli Distinctive Series, utworzona w hołdzie dla DS, czyli bogini Citroena DS z lat 50., uznanego za najpiękniejszy samochód wszechczasów. Nie moim zdaniem, bo moim zdaniem Porsche 911 jest o wiele ładniejszym samochodem od DS-a. W każdym razie no, to miał być taki powrót, ta seria miała być takim powrotem, hołdem dla tego, co Citroen kiedyś robił, dla tych innowacji, które Citroen wprowadzał w swoich samochodach w ubiegłym stuleciu właściwie już. W mojej opinii ten samochód pod względem wyglądu to jest topowa dycha ostatniej dekady. Wielu z was pewnie zastanawia się, co to jest za rodzaj nadwozia. Czy to jest hatchback, czy to jest kombi, czy to jest może shooting brake. Cokolwiek to znaczy. No, według mnie jest to po prostu Citroen. Jego wygląd w niektórych charakterystycznych elementach w bezpośredni sposób nawiązuje do starszych modeli Citroena. To, że linia nadwozia tuż przy tylnej szybce tak delikatnie podchodzi do góry, przypomina mi Xantię Break albo Citroena XM. Do tego jeszcze mamy z tyłu dzieloną szybę w klapie bagażnika, dokładnie tak jak w XM-ie. Pozostałe części nadwozia nawiązują powiedzmy do tej innowacyjności, do tego wyjątkowego wyglądu starych Citroenów w bardziej pośredni sposób. Jak na przykład to, że kiedy staniemy z boku i patrzymy na linię dachu, to wygląda tak, jakby nie była niczym podparta w tylnej części, szczególnie w takim zestawieniu kolorystycznym jak to. Lampy LED z przodu do jazdy dziennej mają tak charakterystyczny kształt, że nie da się go pomylić z żadnym innym samochodem. Dodatkowo od słupka A przez maskę idzie taka listwa hokejowa, też dosyć charakterystyczna, nie do pomylenia z innym autem, a lampy z tyłu są zaprojektowane tak, że są wklęsłe. Naprawdę, i widać to dopiero w momencie, kiedy się podejdzie naprawdę bardzo blisko do auta, że są po prostu wklęsłe.
DS5 jest wyjątkowa, jeśli chodzi o Distinctive Series, bo nie jest tutaj tak jak w przypadku DS3 i DS4, które są mocno zmodyfikowanym C3 i C4. To jest po prostu osobny model, zupełnie niepowtarzalny w przypadku jakby bazowych wersji. Nie ma tutaj podobnego do niej Citroena zwykłego. Wyjątkowość tego auta polega również na tym, że kiedy patrzymy na niego z daleka, z pewnej odległości, to wygląda jak jakiś hatchback segmentu C, ale pamiętajmy, to jest segment D. Auto ma ponad 4,5 metra długości, niecałe 1,90 m szerokości i 1,50 m wysokości, a rozstaw osi wynosi niecałe 2,73 m. To nawet więcej niż ja mam we frocie. I tak naprawdę te wymiary odczuwamy dopiero kiedy staniemy przy aucie. Wtedy dopiero widzimy, że jest to całkiem spory samochód. DS5 nie zawodzi również w środku. Deska rozdzielcza jest zaprojektowana przepięknie, pozbawiona jakiejkolwiek symetrii w porównaniu do niemieckiej konkurencji, a wypełniona po prostu designem po brzegi. Wnętrze ma nawiązywać, w zasadzie nawet podobnie jak w Sabie, do samolotów. I mamy się tutaj tak trochę poczuć jak w samolocie. Spójrzcie na te przyciski do sterowania szyb na konsoli środkowej, albo na te przyciski na podsuficie, którymi możemy zamykać roletki od dachu, albo sterować head-up display. No przez to ergonomia w aucie nie stoi na zbyt wysokim poziomie. To znaczy jest to zrobione po francusku i trzeba się trochę tego nauczyć i po prostu do tego auta przyzwyczaić. No i jak na tak też rozbudowaną, bogato zabudowaną deskę rozdzielczą, brakuje mi tutaj trochę przestrzeni gospodarczej, schowków po prostu, no bo mamy schowki nad głowami na okulary, z których może nam coś wypaść na głowę, schowek przed pasażerem, bardzo mały, schowek podwójny, z podwójną podłogą w podłokietniku między fotelami, jeden schowek z lewej strony kierownicy, który idealnie pasuje na telefon, no ale szczytem głupoty dla mnie jest zamontowanie uchwytów na kubki w drzwiach, w kieszeniach od drzwi. No spróbujcie nie oblać się kawą, zamykając drzwi, albo nie oblać auta kawą. Wyłączając jednak tą praktyczną stronę tego samochodu, on po prostu urzeka mnóstwem takich pięknie zaprojektowanych detali. Ta spłaszczona od dołu kierownica wykończona aluminium. Albo ta klamka, która wygląda po prostu fantastycznie razem z uchwytem do zamykania drzwi. No cudo, nie po prostu. Czy ten zegarek prostokątny na górze deski rozdzielczej, albo na przykład fotele, jaką mają fakturę, jaką fakturę ma ta skóra. No po prostu wygląda to cudownie. I wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Ponadto jakość materiałów użyta do wykończenia tego wnętrza również stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Co charakteryzowało tak naprawdę właśnie serię DS. Tutaj mamy do czynienia co prawda z bogatszą wersją, bo były cztery. Była wersja najtańsza Chic, So Chic, potem był Sport Chic i Pure Pearl. Pure Pearl jest najrzadszy. Ten, który tutaj oglądamy, to jest właśnie Sport Chic. Te dwie najwyższe wersje charakteryzowały się tym, że miały 19-calowe felgi oraz te chromowane nakładki na drzwi oraz na klamki od drzwi. No i na tych 19-kach to auto dopiero zaczyna wyglądać, bo na seryjnych 18-kach te kółka troszkę się wydają za małe. No ponadto oczywiście różne wzory ciekawych tapicerek i skóra raczej w standardzie oraz bogatsze wyposażenie. Coś, co mi się naprawdę podoba we wnętrzu tego samochodu, to to, że nie widać po nim zużycia. Jedyne elementy, które noszą jego ślady, to jest włącznik start-stop z oczywistych względów oraz łuszcząca się farba na plastiku na popielniczce na konsoli środkowej. Matowieją też szybki wyświetlaczy dwustrefowej klimatyzacji, ale cała reszta wygląda naprawdę fantastycznie. Na przykład fotele skórzane wyglądają jakby auto wyjechało wczoraj z fabryki. Zero zmęczenia, no i pamiętajmy, że egzemplarz ma prawie 10 lat, a na blacie już jest 208 tysięcy kilometrów przebiegu. No wszystko mi tutaj jakby pasuje w tym samochodzie i urzeka mnie w tym wnętrzu z jednym małym szczegółem. No trochę brakuje tu jednak miejsca. Jak widzicie, pomimo opuszczonego fotela na sam dół, jednak do dachu już mi niewiele brakuje. Gdybym miał zasuniętą roletkę, no czupryna już prawie by o nią szurała. Poza tym pozycja za kierownicą jest całkiem w porządku. Kierownica ma regulację w dwóch płaszczyznach, chociaż ja mam ją przysuniętą już na skraj regulacji w poziomie. No ale dzięki temu, że na skraju jest, no to jest odpowiednio blisko. Jest to pierwszy Francuz, którym jadę, w którym nie będę narzekał, że kierownica jest za daleko. Poza tym dobrze leży w dłoniach, fotel całkiem nieźle trzyma na boki, szczególnie fotele właśnie w tej wersji jak ta.
Widoczność, moi drodzy, jest nieco ograniczona przez podwójny słupek A, trochę on zasłania, jednak ogólnie duża powierzchnia szklona sprawia, że do przodu i na boki no, widać nie najgorzej. Lusterka boczne są całkiem sporych rozmiarów i pomimo finezyjnego kształtu też całkiem nieźle w nich widzę. Do tyłu jest zdecydowanie gorzej, ponieważ tam mamy taką dzieloną szybę, jak w XM-ie powiedzmy, chociaż jest ona dzielona na nieco innej wysokości i jest bardzo mała. No i do tyłu nie widać za dużo. Na szczęście słupek C i D są niewielkie jak na współczesne standardy i mamy też tam całkiem dużą szybę. Na pewno przy parkowaniu pomogą nam podwójne czujniki parkowania, czyli z przodu i z tyłu, a także kamera cofania, w którą też ten samochód jest wyposażony. Po włączeniu wstecznego na ekranie multimediów wyświetla nam się obraz z kamery pod zderzakiem. Od właściciela jednak wiem, że ta kamera często ulegała awarii. Trzeba ją wymieniać. Tutaj już jest jakaś chińska, dopasowana, dograna do całych multimediów, spasowana z całym samochodem i działa. Jak na razie działa. Biorąc pod uwagę wymiary zewnętrzne tego auta oraz jego rozstaw osi, miejsca nie zabraknie tutaj z tyłu również dla wysokich osób. Przestrzeni na kolana oraz na stopy będzie pod dostatkiem. Kanapa oczywiście jest spójna z tym, co mamy z przodu. Również wygląda fantastycznie. Do tego jest zamontowana na odpowiedniej wysokości. Oparcie jest pod dobrym kątem. Jest ona też bardzo fajnie wyprofilowana, jednak bardziej z nastawieniem na dwie dorosłe osoby niż trzy. Z tyłu oczywiście jakość materiałów też jest na wysokim poziomie. Nie zabraknie takich smaczków stylistycznych jak te fantastyczne uchwyty do otwierania drzwi i klamki. Te bogatsze wersje również posiadały standardowo taki solar dach z trzema roletami. Pasażerowie z tyłu mają jedną dużą roletę, natomiast kierowca i pasażer z przodu mają dwie osobne i każdy z nich może sobie ją dowolnie otwierać i zamykać według potrzeb. Z tyłu na środku kanapy jest zamontowany również podłokietnik, na coś się tam zapatrzyłem. W podłokietniku są uchwyty na kubki, ale ponieważ podłokietnik jest pod dużym kątem, kubki też będą pod dużym kątem i kawa może się z nich po prostu wylewać. Na tunelu środkowym mamy wywiew od wentylacji oraz najdziwniejszą rzecz, jaka jest w tym samochodzie z tyłu. Mianowicie przyciski od szyb, no, przeznaczone do montażu w poziomie, są zamontowane tu w pionie i działają zupełnie nieintuicyjnie, odwrotnie niż byśmy się spodziewali. Bardzo dziwne to jest. No ale to jest Citroen w końcu i trzeba mu takie rzeczy wybaczyć. Poza tym wnętrze wygląda fantastycznie. Mamy mocowania dla dwóch fotelików Isofix, więc może to służyć auto również jako, powiedzmy, rodzinne, no a wygląd i kolorystyka tej skóry są po prostu ciach. W aucie jest również takie coś jak asystent pasa ruchu, znany ze starszych modeli Citroena, który wibruje w okolicach pośladków, jeśli zmienimy pas ruchu bez użycia kierunkowskazu. I teraz jeśli przekroczymy pas jezdni po naszej lewej stronie, czyli środek jezdni, to wibruje z lewej strony pośladka. Jeśli natomiast zbliżymy się do pobocza, to wibruje mi z prawej strony pośladka. Podobno ustrojstwo jest dosyć czułe i często użytkownicy wyłączają to, bo widzi nawet jakieś, nie wiem, łaty na drodze asfaltowej, a wiadomo, że takich rzeczy u nas nie brakuje. Wprawne oko zauważyło, że mamy do czynienia z hybrydą, przez co bagażnik jest również mniejszy niż w zwykłej wersji DS5. Do dyspozycji zaledwie 325 litrów z możliwością powiększenia do 1145. Pod podwójną podłogą jest zabudowana bateria do silnika elektrycznego. Podwójną podłogę możemy wykorzystać jako dodatkowy schowek na najpotrzebniejsze rzeczy albo opuścić ją o jeden poziom, przez co mamy przestrzeń właściwie nie do wykorzystania. Przez ten rodzaj zabudowy nie uzyskujemy również płaskiej powierzchni po złożeniu oparcia tylnych siedzeń. Bagażnik możemy otwierać na dwa sposoby, albo przyciskiem w środku w kabinie, albo z pilota, z tym, że z pilota nie otworzymy go, kiedy mamy włączony zapłon. Do tego na klapie bagażnika nie ma wygodnego uchwytu do jej otwierania, a sama klapa nie ma elektrycznych siłowników, co jakby w aucie aspirującym do klasy premium, no trochę nie przystoi. Na przykład w C5 była elektrycznie otwierana klapa, a tutaj w DS5 nie ma. Wersja jest drugim najmocniejszym wydaniem DS5, dwulitrowy diesel o mocy 163 koni oraz 37-konny elektryk, moment obrotowy bliżej nieokreślony, chwilowo nawet może być to 500 N.
Samochód, który może pracować w czterech różnych trybach. W ostatnim trybie, czyli four-wheel drive, silnik elektryczny na stałe napędza tylną oś. I tutaj auto pracuje tak, jakby miało napęd, stały napęd na cztery koła. Chociaż no nie do końca tak jest, bo ponieważ brakuje to mechanicznego sprzężenia obu osi, no one żyją jakby swoim życiem troszeczkę. Oczywiście nie zagrzebiemy się nigdzie, bardzo to pomaga w warunkach śnieżnych, natomiast nie daje takiej pewności z jazdy jak auta z klasycznym napędem na cztery koła, z tym zapiętym na stałe. O szczegółach jazdy takim samochodem opowiadałem w moim filmie na temat Peugeota 508, bo dokładnie pod spodem miał ten sam układ napędowy, więc zachęcam Was do obejrzenia właśnie tego filmu pod tytułem Peugeot 508, jak jeździ hybryda. No a tutaj muszę przyznać, że no te 200 koników robi swoje, auto przyspiesza do setki w jakieś 8 sekund według producenta. Prędkość maksymalna to 211 km na godzinę. Te przyspieszenia nie robią jakoś piorunującego wrażenia może, ale czuć, że ten samochód ma moc. No hybryda niestety waży więcej od zwykłego diesla, o jakieś 400 kg ze względu na silnik i baterię, no co sprawia, że musiano trochę zrekompensować braki mocy właśnie i momentu tym elektrykiem. Producent twierdzi, że średnie spalanie to powinno być około 4 litrów na setkę. Rzeczywistość jest nieco bardziej brutalna, trzeba doliczyć do tego jakieś 2 litry, tak jak w przypadku Peugeota 508. Na długim dystansie użytkownicy notują spalanie na poziomie 6 litrów na 100 km, co dla 200-konnego auta ważącego prawie 1,8 tony wcale nie jest wynikiem jakimś nieakceptowalnym. Powiedzmy, że spokojnie można takie spalanie przyjąć. Co ciekawe, samochód spala nieco mniej nawet w mieście niż w trasie. Podobno. Poza hybrydą dwulitrowy HDI występował w dwóch wariantach mocy. Był też 1.6 HDI w dwóch wariantach, natomiast do auta ważącego 1,5 tony był zdecydowanie za słaby. Oba silniki mają jednak bardzo dobrą opinię i są chwalone za niską awaryjność. Z benzynowych mieliśmy dostępny tylko 1.6 w dwóch wariantach mocy. Z tym, że ten silnik szczerze odradzałbym Wam do tego samochodu, ponieważ jeśli ktoś zrobił bezawaryjnie 1.6 THP jakieś 200 tysięcy kilometrów, to miał po prostu szczęście. Silnik chla olej i do tego ma problemy z rozciągającym się łańcuchem rozrządu, a także wtrysk bezpośredni, więc będzie to auto raczej o podwyższonych kosztach serwisowych. Z czynie biegu występowały manualne sześciobiegowe, sześciobiegowe automaty i w hybrydzie niestety sześciobiegowa skrzynia półautomatyczna. Oczywiście głupie wrażenie jest podczas jazdy przez tą automatyczną, zautomatyzowaną skrzynię biegów. No działa ona dosyć powolnie, moment wysprzęglania jest bardzo wyraźny, moment zmiany biegu też jest bardzo wyraźny. Działa ona mniej więcej tak jak automaty 20 lat temu. No, jest troszeczkę ospała. Zarówno redukcja biegu, jak i wrzucenie wyższego zajmuje tutaj troszkę czasu. Tak naprawdę większość z Was pewnie tego nie zauważy nawet. Chociaż nie da się tego nie zauważyć. No działa tak, jakby tam siedział jakiś mały Francuzik i zmieniał biegi za nas. Nie robi to naprawdę tak, jakby nie zjadł obiadu. Pomaga oczywiście włączenie trybu sport oraz zmiana biegów manetkami. Wtedy dzieje się to nieco szybciej. Z tego co wiem, to ta skrzynia też wymaga adaptacji. Po prostu komputer skrzyni należy zaadaptować do zużywającego się sprzęgła. Nie jest to jakoś przesadnie droga usługa, w serwisie to kosztuje jakieś 200-300 zł. Warto to robić, żeby uniknąć problemów jakichś z szarpaniem czy przeciąganiem biegów. Okej, ten układ hybrydowy, no to brzmi drogo, jeśli chodzi o eksploatację, bo po pierwsze mamy tutaj diesla, a po drugie silnik elektryczny, który ma też baterię i to będzie wymagało wymiany na pewno po jakimś czasie. Owszem, te koszty pewnie nie będą małe, będą nieco wyższe niż w przypadku zwykłego turbodiesla. Baterie używane kosztują około 3000 zł, natomiast ja bym nie szedł tą drogą, ponieważ nigdy nie wiadomo w jakim stanie jest to ogniwo. Powstały firmy w Polsce, które się trudnią regeneracją ogniw. Te baterie składają się właśnie z zestawu ogniw niklowo-wodorowych. Może być ich kilkadziesiąt powiedzmy i nie wszystkie zawsze ulegają uszkodzeniu, tylko kilka z nich i wystarczy wymienić kilka bądź kilkanaście tych ogniw, no i bateria będzie z powrotem gotowa do użytku. Taka usługa kosztuje około średnio 2000 zł, czyli jest tańsza od zakupu używanej baterii.
Co do silnika elektrycznego natomiast, no to koszt zakupu takiego silnika używanego to jest około też 3000 zł. W serwisie może być nawet dwa razy droższe. Jeśli pamiętacie film o 508, to wiecie, że tam na planie uległ mi awarii pasek wielorowkowy, którego wymiana też jest dosyć droga. Nie ładuje on co prawda akumulatora, bez problemu możemy z uszkodzonym takim paskiem jechać, ale odpowiada właśnie za zespolenie układu hybrydowego, znaczy połączenie silnika elektrycznego z silnikiem wysokoprężnym, więc bez tego hybrydka nie działa. W serwisie wymiana takiego paska to mniej więcej około 1000 zł razem z odpowiednim napięciem i programowaniem tego w komputerze. Silnik ten 2.0 HDI jest bardzo popularnym silnikiem, nie ma problemu z częściami do niego, nawet nie ma problemu z zakupem używanej takiej jednostki, ponieważ była montowana nie tylko w koncernie PSA, ale także na przykład w Fordach, a także w Mitsubishi na przykład. I na pewno nie będzie problemu żadnego z dostępem do części, do tej jednostki napędowej. DS5 są krytykowane za jakość prowadzenia, za to, że zbyt sztywne zawieszenie jest niedopasowane do układu kierowniczego, w sensie, że układ kierowniczy za tym nie nadąża, no i przez to, że mamy z tyłu belkę skrętną, ten samochód prowadzi się kiepsko. Co do układu kierowniczego, muszę powiedzieć, że jak na Citroena jest całkiem nieźle, precyzji tutaj nie brakuje, jest neutralny w zachowaniu, nawet nieźle czuję tutaj drogę, dzięki temu też, że mamy te potężne 19-calowe felgi z oponami o niskim profilu. Natomiast jeśli chodzi o samą hybrydę, jeśli chodzi właśnie o DS5 Hybrid 4, no to tutaj Citroen, oprócz tego, że z tyłu ma ten niski poziom paliwa, oprócz tego, że z tyłu ma wielowahacz, to jeszcze jest to auto o wiele lepiej wyważone od zwykłej DS5, ponieważ z tyłu mamy silnik elektryczny i zestaw baterii, który je dociąża. Dzięki temu samochód naprawdę przy gwałtownej zmianie kierunku jazdy zachowuje się bardzo poprawnie, dosyć pewnie się go prowadzi i pomimo masy, którą ma, czyli tego prawie tony 800, całkiem nieźle jeździ to po zakrętach. Bardzo pozytywnie mnie ten samochód pod tym względem zaskoczył. Jeżdżę po obcych terenach, głównie terenach zabudowanych. Nie sprawdzimy za bardzo kopyta tego samochodu, ale na pewno udało mi się sprawdzić tutaj hamulce i powiem Wam, że jak na tą masę są bardzo przyjemne, super skuteczne można powiedzieć. Co chyba już ostatnie, co miałem do powiedzenia na temat jazdy tym samochodem, zanim zaparkuję i podsumuję. Za duża zaleta. O. Raz, dwa. Nie czuć tego, że auto waży 1,8 tony. To ja włączę sobie masażyk, co mi to? Ucie, panie! To jest to! Tak można jeść! O, tu jeszcze z lewej, tu jeszcze z lewej. O, tu dobrze, tak dobrze. Szybkie podsumowanie zarówno DS5, jak i tego odcinka. Przepraszam Was, że to nie jest taki klasyczny automarianowy materiał i że przez większość jego czasu brzmi, jakbym siedział na kiblu i opowiadał o tym aucie. Dołożyłem naprawdę wiele starań, żeby ten odcinek ukazał się, bo bardzo zależało mi na tym i bardzo zależało też na tym właścicielowi tego auta. Pozdrawiam. Obiecuję poprawę i następne materiały będą typowo automarianowe. Co do DS5, jest to samochód, który jedni ludzie kochają, inni nienawidzą. Kocha się go za wygląd, za styl, za niepowtarzalny klimat. Nienawidzi się prawdopodobnie za zawodną mechanikę w postaci 1.6 THP i za to, że jest Francuzem. Niektórzy po prostu Francuzów nie lubią. Rozumiem to, że może to być auto pożądane przez kogoś, że nie może być podziwiane i jako takie ja osobiście zapamiętam ten samochód i na pewno motoryzacja, świat motoryzacji też zapamięta ten samochód. Ponieważ nie jest to zbyt popularny model, no to na rynku aut używanych nie ma zbyt wiele ofert. Jeśli mówimy o Citroenie DS5, to ceny wahają się mniej więcej od 35 tysięcy złotych za najtańsze egzemplarze z benzynowym 1.6 THP do około 70 tysięcy złotych za najmłodsze rocznikowo najlepiej wyposażone turbo diesle. Hybrydy takie jak ta kosztują też mniej więcej 50-60 tysięcy złotych. Jest to dosyć ciekawa wersja DS-a, ponieważ mamy tutaj mocny samochód, a do tego o niewielkim spalaniu. Oczywiście posiadacze 2.0 HDI o mocy 180 koni będą się kłócić, że ich również mało pali i jest dosyć szybki. DS5 natomiast, te po 2015 roku, są jeszcze rzadsze,
i jeszcze nieco droższe. Jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć na pewno. Uwaga na samochody z uszkodzonym przodem, ponieważ tutaj kompletny przód, czyli zderzak, lampy, maska, atrapa, może być droższy niż cała tylna ćwiartka. Ceny za komplet do naprawy samochodu sięgają nawet 12 tysięcy złotych. Sam zderzak przedni potrafi kosztować około 4 tysięcy, a jedna głupia zaślepka czy listewka chromowana potrafi być droższa niż przednia lampa. Także DS5 lepiej kupować waloną w tył lub lekko uszkodzoną z boku niż tą z uszkodzonym przodem, bo można się naciąć. Samochód kwalifikuje oczywiście do modern ery. Polecam zwiedzanie moich pozostałych playlist, jak 500+, oraz tej głównej playlisty. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, również do lajkowania tego materiału i komentowania, bo wiedzy na pewno tutaj jest sporo do uzupełnienia. Nie zdążyłem wszystkiego nagrać za kamery, na przykład o DPF-ie. Myślę, że będzie to w następnym odcinku z jakimś HDI. Polecam również wizyty na moich social mediach, głównie na Instagramie, ponieważ tam publikuję więcej zdjęć, jakichś zapowiedzi nowych filmów oraz relacji niekoniecznie związanych ze światem Automariana, czyli nie tylko z motoryzacją. Trzymajcie się, pożegnam się w nietypowym stylu, nie będzie zasłaniania kamery oraz odjazdu sprzed kamery, trochę mi przykro, ale cóż, do następnych odcinków, mam nadzieję. Cześć! Jedziemy z tematem. Jeszcze raz.